Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzę i skomentuję kolejny film z cyklu Kultowe Horrory, czyli Terrifier, część pierwsza. Art Clown jak najbardziej szaleje, daje radę. Mam tutaj oczywiście przygotowane ciekawostki z IMDb, będę się nimi posiłkował. Gdzieś tutaj zaraz będzie zegar, więc będziesz mógł sobie spokojnie, mogła sobie spokojnie oglądać. Filmu oczywiście nie będę pokazywał, bo nie mam do niego praw autorskich, no ale musisz mieć posiadać swoją własną kopię. Z tego co wiem, jest dostępny na Amazonie, więc na końcu wrzucę link do niego, będziesz mógł sobie zobaczyć i popatrzeć, jak to wygląda. Film ma godzinę 24, z tego co widziałem. Ta godzina 24:33 sekundy, więc relatywnie krótki jak na horror. No, ostatnimi czasy w kultowych horrorach dużo krótsze były produkcje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na koniec również powiem, czy ten film mi się podoba, czy nie, czy rzeczywiście to jest dobra produkcja, czy raczej sobie możesz spokojnie odpuścić, więc nie będę dłużej przedłużał. Zaczynamy i oglądamy Arta. 3, 2, 1, 0, start. Tiberius film. Okej, w porządku. W ogóle David Howard Thornton, który wcielił się w rolę Arta, był szóstą osobą na przesłuchaniu podczas tak zwanego castingu. No i niby wszystko było zwykłe kolejne przesłuchanie. No ale kiedy była scena i musieli wypróbować, jak się, że tak powiem, próbuje. Tak, o osobę, jak się wcina osobę z obciętą głową. Tak samo zagrał, tylko że w pewnym momencie wziął i zaczął, wiesz, to udawanie, zaczął solić to wszystko i reżyser stwierdził, podoba mi się to. Dobra, mamy telewizor. Co tutaj się pojawi? Pewnie Art. Zobaczymy, bo to jest teoretycznie trzecia część tak naprawdę. Ale czy będzie nawiązanie do cukierek albo psikus? O ja cię. Grubo. Nie wygląda najlepiej. No nieźle. Arte Clown. Film jest bardzo brutalny, więc nie dla wszystkich. Tak czytałem. Okej. No to Art się trochę wkurzył. Zobaczymy. Tego filmu jeszcze nie widziałem. Nigdy nie widziałem Arta. Akurat nie miałem okazji. Czy przyjemności oglądania to się jak najbardziej okaże. A wracając do Davida Howarda Thorntona. Ma doświadczenie jako mim. Właśnie to mu bardzo, bardzo pomogło przy okazji tego filmu, no bo Art niewiele mówi, jeżeli w ogóle cokolwiek mówi. Jestem ciekaw, jak to jest zrobione. Zobaczymy, pożyjemy. Może będzie grubo, może będzie zawodowo. Przypominam, że jak lubisz takie oglądania filmów raz ze mną, udostępnij ten film na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Obojętnie gdzie, czy wiesz, czy Facebook, nasza klasa, nie, tego już nie ma, czy dział społeczności na YouTubie, Twitter, właściwie X powinienem powiedzieć, no ale to już troszkę wydaje mi się, ta scena jest tak w miarę wygląda jak nawiązanie, można by rzec, do sceny z Koszmaru z ulicy Wiązów, kiedy to jest pokazane, jak Freddy Krueger robi swoją rękawicę. Scenariusz, reżyseria Damien Leon. Więc będziemy widzieli dalej, co się dzieje. Grubo. Fajny plakat. Koniec to dopiero nowy początek. O, coś mi się wydaje, że chyba sobie właśnie
przepowiedziała przyszłość. No ale to już zobaczymy za chwilę. Zapewne jest mnóstwo smaczków. Tam była fajna tablica z literkami. O, super. Elegancko. Coś się dzieje? Czy ktoś po prostu się wygłupia? Zobaczymy. W ogóle reżyser Damien Leon stwierdził, że... Sekundkę. Stwierdził, że... O, ja cię. A, żeż ty. O kurde. O, w mordę. O, i dokładnie taką samą zostawiła. Ale odklejka. O, ho, ho, ho. No to się będzie działo. Dobre, dobre to było. Podoba mi się to. O, proszę bardzo. Dynia, więc wiem, że gdzieś się okres halloweenowy, po halloweenowy. Dodatkowo stroje. Wracając do reżysera Damiena Leon, stwierdził, że no, będzie od razu porównanie Arta do Pennywise'a z filmu, z książki Stephena Kinga, oczywiście to, więc postanowił, że Art będzie jak najbardziej odróżniał się od Pennywise'a. Więc po pierwsze, Art nie ma włosów w ogóle, nie jest kolorowy. Przecież, że nie będzie, nie ma takiej możliwości i w ogóle nie mówi. Więc już w tym momencie wiemy, że Art nic, nic nie powie. Oczywiście to są wszystko ciekawostki z IMDb, także... Zobaczymy. No, wygląda dosyć hardkorowo. No zobaczymy. What's up with this guy? Co takiego głupiego zaraz powiedzą. Co, o co chodzi z tym kolesiem? Dawać. Głupie teksty w amerykańskich horrorach są zawsze w standardzie. Nie ma go. A wy już jesteście martwy. No, będzie się działo. Okej. Proszę bardzo. No, lecimy dalej. Będziemy patrzeć. W Cukiergal Łopsikus w rolę Arta wcielił się Michael Gianelli, ale postanowił, że nie chce wystąpić już w roli Arta, bo chodzi o to, że strasznie długo trwała charakteryzacja, nałożenie tych wszystkich lateksowych prostetyków. No, dużo rzeczywiście to zajmowało. Chociaż wiesz, Robert Englund cierpiał 12 godzin, kiedy nakładali twarz i w ogóle charakteryzację Freddy'ego Krugera.
Oczywiście twarz, maska jest ta sama, którą używano przy okazji Cukierka albo Psikusa, filmu Cukierko bo Psikus. No ale trzeba było rzeczywiście zmienić troszeczkę wewnątrz, więc zewnątrz pozostało, ale w środku już trzeba było kombinować. No bo wiadomo, inny aktor, inna twarz. Jak to mawia kabaret, oczywista oczywistość. No, powiem tak, ja osobiście znam zasadę horroru, ale nawet gdybym był tą osobą, taka laska by do mnie startowała, no to w tym momencie już bym jej powiedział dziękuję bardzo, do widzenia, odejdź dziewucho, odejdź. A te dynie, które widzicie na szybach, są zrobione cyfrowo. Bo akurat już w postprodukcji dodano, bo reżyser stwierdził, ja bym troszkę chciał bardziej, żeby to miało klimat halloweenowy, więc wszystkie dynie, które tutaj widać, są dodane cyfrowo. Nic. Bu. David Howard, czyli odtwórca roli klauna, powiedział, że dla niego Art to jest ktoś w stylu złego, mrocznego Jasia Fasoli. Jeżeli chodzi o występy, zainspirował się również, oprócz tego, że swoim doświadczeniem, to Charlie Chaplin, o Buster Keaton, Lon Chaney, Doc Jones i Jim Carrey. No wiadomo, że pewnie kojarzysz wszystkich, może poza Dogiem Jonesem, no ale to jest akurat dosyć znany aktor, jeżeli kojarzysz filmy Guillermo del Toro. Oj. No pięknie. I pójdzie sobie. Deer Hills Pizza. DHP. No pewnie coś znaczy. Zobaczę, może później coś się tutaj pokaże. Torba została. Więc teraz poszedł na zaplecze kogoś tam. No zobaczysz. Zakład, że blondynka zaraz pójdzie zobaczyć, co tam się dzieje, co jest w tej torbie. Przegrałbym zakład. Przegrałbym zakład. Coś tam Art narobił, co? No dawaj, mów coś głupiego, blondynka. Czekamy.
Albo jesteś tępą blondynką, dlatego. Taksówka. No, jeszcze lepiej. Czy Art powróci? Art. Stypis numer. A to ta dynia jednak, popatrz, to jednak ta dynia była tylko i wyłącznie zrobiona cyfrowo, nawet było widać, że jest bardzo cyfrowa. Siostra, wbijaj na kwadrat, odbieraj nas. Dobrze, zobaczymy. Pierwotnie, no, akcja się teraz działa w pizzerii. Pierwotnie miała się akcja rozwijać w restauracji z burgerami. No ale okazało się, że obydwie aktorki, czyli Jenna Kennel i Katrin Cochran, są wegetariankami. Więc, no co tu dużo mówić. Damien Leon stwierdził, no proszę bardzo, nie ma problemu, zmienimy na pizzę. Pizzeria Margarita. Spokojnie. Dawaj, dawaj, odbieraj. One coś siedzą w aucie? Powinny przynajmniej. Zobaczymy, może Art siedzi na przykład na tylnym fotelu. Schował się, one go nie widziały. No widać, że blondynka nie grzeszy, nie grzeszy intelektem. To cóż poradzić. Pizza. Pizza, wińsko i alkohol. To jest dopiero połączenie. Jasno, ponoć pizza i wino, no włoskie, teoretycznie. Dobra. Dosyć gadania, więcej straszenia. Dawaj. Zamiast dyni. Zamiast dyni. Popatrz, co się pojawiło na ladzie. Dobre. Dobre. No masz tam nóż obok, przecież leży ten biały. Tylnie zamknięte. Bardzo, bardzo krwawo. Dead eyes.
No jeżeli akcja filmu nie dzieje się w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles czy jakimś innym ogromnym mieście, szanse, że go nie spotkasz, są znikome. Zobaczymy, jak wiesz, w jakim mieście się akcja dzieje, bo ja jeszcze nie wiem. Daj mi znać. Idź do pizzerii. Idź do pizzerii z korzystaj z ubikacji. No rzeczywiście, zaraz się. Świetne pomysły tutaj są, naprawdę. It's an emergency. Środek nocy, drżeryja. No nikt nie będzie widział, nie? To się okaże. I teraz zostajesz sama na ulicy standard. Dobra. Lecimy. Lecimy dalej. W trakcie przerw pomiędzy kręceniem filmu David Thorne widział dwie kobiety, które się kłócą. Bo tam wiadomo, kręcili to oczywiście na ulicach. I motyw był taki, że widział, że dwie kobiety się kłócą. No a był oczywiście w pełnym makijażu, więc postanowił na nie pomachać. Nagle się okazało, że dziewczyny patrzą się na niego. Przeraziły się i uciekły. Chyba zadziałało. Okej. No taki miły gentleman, proszę bardzo. Zdarzają się jeszcze tacy. Przypominam, że dzisiaj oglądamy Terrifiera. Tak jak najbardziej. Część pierwsza. Jak lubisz takie oglądania, daj łapę w górę. O, ja cię. Jest sens pytać, czemu łazienka jest w takim stanie? Jest sens w ogóle pytać, czemu jest łazienka na korytarzu? No nie, dobra, nieważne. Jedziesz, działucha, dajesz. Masz to, albo alternatywą jest siusianie przed budynkiem. AM 710. Co, założysz kostium? Czy ona jest? Zaczaiła? No. Ta karetka, bo to była karetka, przejeżdżała przypadkowo, to nie było w scenariuszu, to akurat tak się rzeczywiście. Dara Art. Także ta karetka to był czysty przypadek, ale bardzo dobrze to rzeczywiście zadziałało. Deratyzacja. Jedziemy z koksem. Office second floor. No i co? Zgubi się, tak?
Zgubi się, musi coś być. Dawać, dawać. To byłoby za proste, za piękne. Okej, okay. Film był kręcony w Nowym Jorku, więc domyślam się, że akcja też się rozgrywa w Nowym Jorku. No, okej, okay. Tam można się zgubić, można mieszkać całe życie, nie spotkać tej samej osoby dwa razy, no ale to już jest przynajmniej jedna rzecz wyjaśniona. Fajny budynek, oponki. Kotek. Tylko jaki kotek? Piesek. Jaka rasa? The Cat Lady. Bardzo podobno z Donnej w Campbell. Lalka też taka hardkorowa trochę, co? No dobra, idź do auta. Tam się dzieje dużo. Supraśl. Jak myślisz? I skręciłaś kostkę. Bardzo się Art wkurzy, jak zobaczy, że nie ma pierścionka. Zobaczymy. Czas pokaże. Jeszcze tylko chwileczka. Dzisiaj oglądamy Arta. W tym momencie jesteśmy na 27 minucie. Przypominam, to dziś jest zegar. Mam nadzieję, że dałem w postprodukcji. Jest wszystko w porządku. No chyba Terrifier, wróć, Art, chyba nie mógł być bardziej różny od Pennywise'a. Tamty był wesoły, tak jak właśnie mówił reżyser, kolorowy, gadał, rzucał tekstami. No chociaż też naprawdę to jest inny rodzaj horroru. Tam głównie chodziło o straszenie, tutaj jest o szokowanie tymi krwawymi elementami. A dla wszystkich mieszkańców Nowego Jorku scena właśnie w pizzerii była kręcona w Andy's Deer Hills Pizzeria w Deer Park w Nowym Jorku. Możesz sobie pójść zobaczyć to miejsce. Nie samą pizzerię, bo została ona już zamknięta w październiku 2017 roku. No niestety. I zobaczył cię. Także lecimy. Będzie się działo. Oczywiście jest to film niskobudżetowy, więc kiedy aktorki kręcą inne produkcje, no trzeba pracować jakoś. Katrin Corcoran, czyli Dawn, kręciła wtedy Chuck, film pod tym Chuck. I Jenny Kennell, czyli Tara, kręciła film The Bye-Bye Man. No i okazało się, że skoro chcemy nakręcić teraz, no to trzeba to rzeczywiście coś pokombinować i musiano. Jak najbardziej próbowali wokół grafików tych dziewczyn pracować. Ciężko było, no ale się udało. Dobrze wiesz, że nie zawsze jest tak, że wszyscy są na planie. Nie no. W tym momencie na przykład wystarczy Art, wystarczy ta nasza dziewczyna, pewnie reżyser, operator, może osoba od makijażu i dźwiękowiec. Też mówiąc dźwiękowiec, dobrze wiem, że to przynajmniej są dwie, trzy osoby, no ale
Tak jakoś jest. O, proszę bardzo, i przez okno, ciach, pach, prach. No zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy będzie któraś z tych tandetnych rzeczy typu alarm się włączy, naciśnie na klakson, kot wyskoczy, wiesz, będzie hałas, przewróci lewarek. Czy jednak reżyserowi się uda uniknąć? O, reszty. Od razu tak z grubej rury? Tak troszeczkę te ręce niekoniecznie. A dobra, niech będzie teraz. Pojechał i po tym Achillesie, powiedzmy. To jakiś metalowy pręcik. No dobrze, niech będzie. Patrzmy, co też mamy ciekawego napisanego. David Thornton, czyli filmowy art, w jednym z wywiadów powiedział, że jego ulubioną postacią filmową jest Joker. I ma nadzieję kiedyś wystąpić, wcielić się w jego rolę. No. Zobaczymy. Dawaj. No dawaj, rzucaj, rzucaj te metalowe. Cwaniara. Dobra, dawaj art, bo jest dużo miejsca. Ten facet od deratyzacji, Will the Exterminator, tak się ładnie nazywa, był zagrany przez Michaela Levy, który również był klaunem ze Staten Island. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o to, że w 2014 w Ameryce była właśnie taka jazda i straszne klauny, no i zaczęli po prostu ludzie robić tak zwane pranki, żarty. Później, dwa lata później było The Great Clown Panic, czyli kolejna, że tak powiem, akcja taka, no a akurat wtedy ten film z artem wyszedł, więc idealnie się wpasował, wstrzelił reżyser. Oj, 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 oj. Pozamykane wszystko. No widzisz, nie da się. Jak widać, art jest przygotowany. A ten, nie wiem jak go nazwać, ten upominek, ten bryloczek, który tam na początku sobie art robił, jest zrobiony, tutaj mam właśnie ciekawostkę, jest zrobiony z włosów ofiar, no i różnych innych ostrych metalowych rzeczy. A ona jak na osobę, która ma pociętą nogę, w taki sposób dosyć żwawo się rusza. Nie, telefonu się spodziewasz? Już na początku dowiedzieliśmy się przecież, że jej komórka się wykrwawiła bateriowo. Art tam, a właśnie ten powinien tutaj być, no. Czy to jakiś opuszczony stary budynek? Art go pewnie ciachnie wcześniej. Fajnie.
Tylko teraz tak się zastanawiam, skoro kolej sobie pali fajka, po jaką cholerę on wychodził przed dom wcześniej? Co się wstrzyknął teoretycznie. Zobaczymy dalej. No, ty będzie koleżanka. A wcześniej mieliśmy oczywiście reklamę sklepu Halloween, Craven Halloween Store. Jeżeli myślisz, że to jest nawiązanie do Wes'a Cravena, to masz rację. Oczywiście, że tak. To jest pewnego rodzaju ukłon, hołd złożony twórcy. Między innymi wzgórz. Filmów Wzgórza mają oczy, Koszmar z ulicy Wiązów, Ostatni dom po lewej, Krzyk i tak dalej, i tak dalej. W ogóle tutaj właśnie widzę, jest na YouTubie Terrifier. Pierwszą część można sobie zobaczyć na YouTubie i oczywiście na potrzeby YouTube'a został bardzo ocenzurowany, czyli usunięto wszelką nagość, usunięto wszelką przemoc graficzną, czyli bardzo taką wizualną, aż nawet sprawdzę. Ciekawe, jaka jest różnica czasowa, jak to trwa. Czy mi się uda znaleźć w ogóle? Widzę, że na YouTubie jest do kupienia film. Można sobie go kupić. Ale czy jest cały film? No te ciekawostki już mogą mieć kilka lat, więc niekoniecznie musi to być aktualne. No jest, jest. Jest na YouTubie. Ale ma godzinę 22, czyli tak naprawdę z minutę krótszy, a może to nie ta wersja. Mniejsza większość. Film jest dostępny w wielu miejscach, czy jak mówiłem wcześniej, na YouTubie, na Amazonie. Można go oglądać dowoli. Za zasłoną. Blondynka. Coś ta blondynka wcześniej mówiła o obcięciu piersi. Czyżby to miało mieć miejsce? O, reszty. O kurde. Czemu wy mi takie filmy wybieracie? Dajcie spokój. Tara, palnij go od razu tym dźwiękiem. Raz,
Przecież go dźgnęłaś, to powiem, skalpelem wcześniej, to nic nie pomogło, to teraz takim nożykiem. O jacie. No. Uciekła, to dopiero 40 minuta dochodzi. Deskę. No dobra, nie będzie deska. Ciekaw jestem, no bo na podstawie oczywiście o Myersie, o Jasonie czy Freddym było mnóstwo filmów i tę całą mitologię już znamy. Wiemy, czemu oni są tacy albo inni. Wygląda to lepiej lub gorzej. Ja na przykład beznadziejnie, jeżeli chodzi o Myersa. Wiadomo, kamienie runiczne i tak dalej. No dobra, mniejsza o większość. Jestem ciekaw, czy jest już znana w tym momencie etymologia, w ogóle cała ta mitologia Arta, no bo wiadomo, że niedługo wychodzi czwarta, wróci trzecia część filmu o jego przygodach. Ciekawe, czy coś się dowiadujemy, bo jak na razie 40 minut filmu i nie wiemy nic. Nie wiemy, kto to jest, co, jak, czemu rzeczywiście te dźgnięcia, te takie rzeczy nie robią na nim wrażenia. No, nie czarujmy się, takie strzały to. Nogi, nogi. Albo łeb, proszę bardzo. No jedziesz, dziołcha. Krwawi. A jak mówił klasyk, if it bleeds, we can kill it. Dajesz, dajesz. Dawaj, Art. Rzuci się na nią, na deskę. Ona tak podejść bliżej, za blisko. Ohohohoho. Tego jeszcze nie grali. No nie przypominam sobie, żeby któryś ze złoli posługiwał się pistoletem. Podobają mi się te zwroty akcji. Wiem, że to nie jest nic wielkiego, ale akurat na początku, czy to z tą prezenterką TV, czy teraz z tą spluwą. Bum. Fajny komentarz. Ona widzę, że przygotowana na pandemię jest, bo tam ma wybielacz z tyłu. Powiem, prezydent potem zaleci, żeby napić się, żeby wyleczyć się z... No, dobrze, dobrze. O, skoczybyk jeszcze żyje. No kurczę, no nie trafiłem normalnie, muszę jeszcze. No ale patrzcie, po tym wszystkim chodzi ładnie, dobrze, mocno. Nie wygląda, jakby mu się cokolwiek stało. No zobaczymy. A siostrze idzie, szuka. No dobra, jest autko. Ale jej. Nie, ona też tutaj jest, tak? Ona też jest przy tym budynku. I szukanie. Czy mi się uda znaleźć kolejne, jak to się mówi? Kolejne pestki. No nikt się nie usłyszy, no, tam jest tylko Art i ten koleś, który ma słuchawki na uszach.
I telefon też musisz mieć przecież tej drugiej dziewczyny. MetroCard. Zobaczymy, czy art jest jak maczeta. Machete don't text. Ale art text. Pisze, dawaj, SMS-a. Zaraz się otworzy drzwi. A jednak nie. Tara jest chora. Zapraszamy, przyjść od tyłu. Wejdź od zaplecza. Która była przecięta cała. No, nie udało się. Świetne. Naprawdę rewelacyjnie sparodiował jej scenę z tymi zdjęciami. No. Fajny komentarz, muszę przyznać. Teraz ludzie to na dobrą sprawę z wszystkiego zrobią. O. Po herbacie. Z wszystkiego zrobią. Materiał na media społecznościowe. Nawet z oglądania filmów strasznych, horrorowych na YouTubie. Czyli co, kolejna ofiara? Jakieś tunele. Co to jest w ogóle? Kopalnia soli, wieliczka? No, dobra. Ja wiem, że to jest horror, ale kilka rzeczy mnie zaskakuje, jak chociażby właśnie to Nowy Jork. Wiele się słyszy. To nie jest nagle tak, że ten film powstał w 72 roku. Kiedy horrorów nie było. Niestety. Oczywiście reżyser, czyli Damien Leon, dużo krytyki zbierał po tym filmie. Właśnie za brutalność. No co ja wam będę mówił? To jest tylko i wyłącznie film. Puc, dawaj motek. Dawaj, Mike, flip. Ona nic nie słyszy. Nie wiem. Czy ja bym wszedł do takiego budynku, idziesz, opony jakieś stare. Nie ma dziecka. Uciekła.
No zobaczymy. Popatrzymy, jak to będzie wszystko się toczyło. Z Kerimami, no na razie my się sami boimy. Jest mniej więcej 50 minuta. Tam ktoś stał, tak? Za wózkiem. Tam łapy widać było. Czy po prostu takie ujęcie było? No cofnij sobie, zobaczysz. Tam łapy było widać. Może to miało być, że niby jej ręce. No dobra. Skruch, przestań się czepiać. Okej. No ten tunel może niekoniecznie ten sam, ale był grany w, właśnie w, cukier, w filmie Cukierego Bobsikus. Tam też Art się pojawił. Czyli założenie jest takie, że tak naprawdę ten stary budynek jest połączony z mechanikiem samochodem, który jest obok. Jest tunel i tak dalej. No okej, no w porządku, jak się to kupuje, ale... Oj, Art wziął córeczkę. Trzeba przyznać, że muzyka dużo robi roboty w tym filmie. Naprawdę bardzo dużo. Wiem, że to jest horror i tutaj nie oczekujemy pięknych zdjęć, cudownej gry aktorskiej czy wybitnej muzyki, no ale akurat na takie rzeczy się zwraca uwagę. Te tunele, gdzie właśnie kręcono między innymi tę scenę, była to część szpitala Sea View, panie i panowie. Akurat tam był to jeden z największych szpitali. Akurat tą drogą przewożono osoby, które były, no, które zmarły właśnie po to, żeby nie pokazywać im ich w szpitalu. Ale zaraz powiem więcej. Chodziło mi o to, że ta scena, oczywiście według IMDb, była tak bardzo emocjonalna, że po tym jak właśnie ta aktorka ją zagrała, David Howard Thornton, czyli She Art, po zakończeniu rozpłakał się. Po prostu, bo był to tak duży ładunek emocjonalny dla niego. Czy miał rację, czy nie, to już pozostawiam tobie do oceny. Aha.
Jenna Kennel, no to chyba była, jest aktorka metodyczna, bo kiedy kręcono tę scenę, gdy ona tam była przywiązana do krzesła, kiedy reżyser powiedział cięcie, okej, okay, mamy kilka minut przerwy, ona nalegała, żeby cały czas być przywiązaną, bo ona chciała się wcielić jak najbardziej, chciała poczuć to wszystko. No, dziwne, dziwne, przyznam szczerze. O, takie teksty to akurat. Jeszcze powinien polecieć, że zaraz wrócę, albo coś takiego. Bo to też jest dosyć popularne. No i te drzwi też już powinny być zamknięte, co? A jednak nie. Notice no exit. A to ten tunel. Domyślam się. Zaraz będzie cień. Buty czy krew? Co będzie pierwsze, co się pojawi? To jest twoja siostra? Nie. Nie ma zasięgu, no jesteś głęboko w piwnicy, no dziewucho. O, żeż ty. Ale hardzior. Grubaśnie. Ale ma brzydkie tatuaże. Jaki odlot. A tamta moskitiera metalowa jeszcze jest. Oż kurde. Nowy Jork, kobieto, nie krzyczy się help, tylko ewentualnie, że pożar czy coś. Schowała się w szafie. No już Laurie Strode przerabiała to w latach 70. I see you. No bo rusza się przecież ten łańcuszek, klucz, cokolwiek tam by było. No teraz nie podejdzie. Aha, czyli zszedł z widoku po to, żeby teraz było bu. No zbuta te drzwi, dziewucho.
dobra, kupujemy. Bierzemy pewnie rzeczy na wiarę. No i tyle. Dobra, idź. Idź do środka. Kiedy tworzyli ten film, Damien Leone, czyli reżyser, wraz z twórcą efektów specjalnych, stwierdzili, że chcemy pokazać w tym filmie sceny horrorowate, których do tej pory jeszcze nie było. No ale jak to zrobić, jak rzeczywiście już horrory istnieją od kilku ładnych lat? No i zaczęli przeglądać średniowieczne księgi z torturami. Takie hobby, żeby rzeczywiście się zainspirować, i okazało się, że wtedy ta scena przepołowienia kobitki nie była jeszcze nigdy w żadnym horrorze zrobiona. Oczywiście w ten sposób, bo takie rzeczy pewnie już widzieliśmy. Robi wrażenie. Rzeczywiście twórcy bardzo często chcą pewne nowe rzeczy zobaczyć. Także coś kapie, a to nie kapie woda. Zawsze patrz do góry. To kapie z góry. Na dół, a nie z dołu do góry. Tak w piosence nawet jest. No dodaj sobie szybko 2 do 2. Ja cię lalkę. Jesteś zgniły jej twarz pewnie. Bo jeżeli tak, to ci zaatakuje pani bezdomna. One ugly. No takie rzeczy też się nieczęsto widuje. Trzeba przyznać, że efekty specjalne, tak, są raczej dobrze zrobione. Rowerek. Ale to cały czas to samo ujęcie, widzisz, tam cały czas i ten sznurek dyndał, że tak powiem. Jest hardkorowy ten film. Muszę przyznać, aż nawet nie pamiętam, jaki miał certyfikat. Bo to chyba, no, rzeczywiście powinno być tylko dla dorosłych, no bo bez jaja. Unrated nawet jest, słuchaj, unrated, czyli nie ma nawet przyznanego certyfikatu. Ciekawe, czy ten film nigdy nie był poddany, ale tutaj widzę, że Netflix w Australii dał mu R18+, w Kanadzie 16, Dania 15, proszę bardzo, a w Polsce? W Polsce 16. Tak, rzeczywiście. Szwecja 15, Hiszpania 13 dali, kurde balans, ale twardziele. No widać, no ale proszę bardzo, na przykład Singapur dał 21. Jigsaw. No już się teraz nie obcinaj, z buta traktuj te drzwi czy coś, jedziesz, żyje w dziewucho. Tutaj nawet są podane informacje, czemu film miał taki, a nie inny certyfikat. Proszę bardzo. Słowo fuck pada aż 35 razy. Oprócz tego różnego rodzaju inne rzeczy. No, tutaj widzisz. Frightening and intense scenes. Severe. No, proszę bardzo.
Czyli jest tutaj wszystko podane na IMDb odnośnie certyfikacji. No dobrze, dobrze wiedzieć. Oczywiście, że takie rzeczy również są podawane. Ojej, nie ma, nic się nie dzieje. Sprawdzam przy okazji, co się dzieje u reżysera. U Damiena Leone. Widzę, że cały czas utrzymuje się w kręgu straszenia, bo zaczynał od dwóch krótkich metraży, oczywiście o Terrifierze, potem jest All Hallows i Frankenstein kontra Mumia, a potem Terrifier 1, 2, a teraz trójeczka już idzie, ale dopiero faza preprodukcji. Tak jest napisane, co mi się nie chce wierzyć, bo już widziałem jakiś tam zwiastun, czy zwiastun koncepcyjny, więc to akurat niespecjalnie jest a propos, przynajmniej w tej materii. No tam była benzyna dziewucha, mogłabyś ją wziąć i użyć, mogłoby być coś ciekawego. Fajne, przyznam, podoba mi się ten budynek. Oczywiście bardzo dobry ma klimat, świetnie to wszystko wygląda. Ciekawe jestem, czy tylko te tunele były kręcone w tym starym opustoszałym szpitalu, czy cały to rzeczywiście jest ten szpital. Paluch i przebić paluchem reklamówkę, dziurę w buzi zrobić sobie ładnie. No, dziewucho. Puh. I przebita reklamowa. O właśnie. Masz tutaj coś tam pod ręką i jedziesz. O, widzisz. Kolec, stolec, bolec. To oczywiście ta scena, ten paluch, który pokazuje Artę, nie był w scenariuszu, akurat to już jest pomysł Davida Tortona. Improwizował, krótko mówiąc, a reżyserowi to spodobało, że czemu by nie. No dawaj, wstawaj człowieku. Circus. Jest i siostra. No tam były inne dziewuchy, więc można przypiąć to, jeżeli widziałeś Cukier Gobopikus, pierwsza część, no to może, jest jak najbardziej powiązanie, ten cały tunel. Tylko nie ma schizę, bo widzę, że jedno oko wydubane, drugie jest zabite, że tak powiem, zapuchnięte. No ale to chyba nie jest twoja siostra, no bo przecież on tam ją strzelił wiele razy w twarz pistoletem, więc o to mi chodzi właśnie. Tutaj jest ostre rzeczy i włosy. Czyli taki jakiś page, tak? Aha, no widać, dobra, są jakieś tam teraz rany na twarzy. Tak wracając do tego, co mówiłem wcześniej, bo o, jest pięknie, bo w Cukierku Gobopiku tak naprawdę nie było wiadomo, czy Art jest człowiekiem, czy ma jakieś moce nadprzyrodzone. No teoretycznie tak dosyć szybko się przemieszczał z jednego miejsca na drugie, więc teoretycznie coś tam powinno być na rzeczy, ale jestem ciekaw, coś tutaj się wyklaruje, skrystalizuje.
jeszcze wracając do tej sceny, oczywiście, kiedy Art pokazał palucha, kiedy akurat David to zrobił, no wszyscy nagle buchnęli śmiechem, bo rzeczywiście tego nie było w scenariuszu, ale reżyserowi się tak to bardzo spodobało, że trzeba było to zrobić, a ponieważ to już było po ujęciu, że tak powiem, no to okazało się, że właśnie Samantha była w kadrze, no ale reżyser stwierdził, tak dobrze to wypadło, tak fajnie, że rzeczywiście trzeba to wrzucić, wycięto ją cyfrowo. Adres podaj, adres. Dajesz. Dobrze, no w końcu ktoś przynajmniej myśli sensownie, logicznie. Jakieś telewizory powłączone, niby czemu? No ale nieważne. Dobra. Zauważyłeś, jak bardzo ładnie zamknięte. Jak bardzo ładnie użyto kolor czerwony i zielony. To samo co w koszmarze z ulicy Wiązów, jeżeli chodzi o sweterek Krugera. Czerwony i zielony, on mają te kolory na jakieś psychologiczne połączenie i wiem również, że to są kolory, które osoby mające problem z kolorami, daltoniści, ojojoj, mają problem z rozróżnieniem chyba najbardziej, a przy okazji chyba z psychologicznego punktu widzenia kombinacja tych dwóch kolorów wzbudza niepokój czy coś takiego, więc rzeczywiście ale co ty będziesz robiła? Przecież może przeciśniesz się przez te łańcuchy. Ojojoj. Kurde balans. Grubo. To nie jest, muszę przyznać, rodzaj horroru, który uwielbiam najbardziej. O ile na przykład w takich filmach jak Piła nie pokazywano zbyt wiele, no to tutaj to już tak... Odwróć jej pałką, go płucnij w twarz, dziewucho. Przecież taki metalowy pręd jest. No tak puka, jakby chciała... Jest tam kto? Halo? No jakiś tak to... O, proszę bardzo, w ostatniej chwili. Ale nie zdążyłaś. A pałkę co, upuściłaś, czy... Teraz upuściłaś, dobrze. Under surveillance, czyli kamery są. Przynajmniej w założeniu. Ale... Po co ty chcesz wejść do tego samego budynku? Masz napisane keep out, wynoś się, nie wchodzi, trzymaj się z daleka, wypadł mi stąd. Noga ci została. No mówiłem. O, teraz fajnie wygląda trochę jak skrzyżowanie Ediego i tego z Władz Marynetek. No dawaj, później go tym resorem? Nie wiem, co to jest. Resory tak nie wyglądają. Jaki tłok. Dobra. Jak to wygląda? Godzina 14. Zostało nam jeszcze 10 minut. Więc obstawiam, że może jakieś 4-5 minut, bo jeszcze wiadomo, że tyłówka musi być. Tam parking, ohaj, to jest parking strzeżony. Under surveillance. Odsuń się od tych drzwi. Dziękuję. Się słucha, to na razie nie jest najgorzej z nią.
No masz tu jakiś alarm, puc. Chociaż z drugiej strony, że tak naprawdę chyba policja jedzie, co? Przynajmniej w założeniu. Jest, jadą. Ale to byłoby za ładnie. Gdyby tak się skończyło. To, że Art przeżyje, no to wiemy, bo druga część powstała i trzecia powstaje. Ho, ho, ho. No też wiem, czemu drzwi były takie tandetne. Ale odklejka. I ja cię kręcę. A co to strzeliło? Sterling Brain Extermination. Strzał. Czemu no, no, no? Chciałem do niego strzelić, a teraz, że się sam strzelił? Ona żyje. Dawaj, dawaj. I chyba się domyślam, co on jadł. Okej, tunele. No. To pewnie tunel do kostnicy, co? You're killing me. Ha. Pyta się, jak może jeść, a sama możemy zadać, jak możesz pisać SMS-a, tam przeglądając Facebooka przy trupach. No, dobra. Widać rzeczywiście, że film robiony niskim budżetem, bo ta kostnica nie wygląda za dobrze. To jest nasz pan deratyzator, jeden z nich. O, tam jest Art. It gets me. Humidity, jibis.
On chyba tak nie wyglądał. No to właśnie się wyjaśniają moce Arta, który zniknął. Bu. Nie zniknął, jest. No ale musi w takim układzie, jak mówiłem wcześniej, mieć nadprzyrodzone moce. Czyżby coś podobnego jak smakosz? Że wiesz... ale piękne kolory, super ta pogoda wygląda. Rok później. Dziewczyna z telewizji. Czyli film się zaczyna rok później. Świetny z redakcji. Ależ ten film jest odjechany. David Howard Thornton. O, żeż ty bydlaku, ty wstrętna paskudo. No, muszę... Patrz, mam ciary. Mocny film, rzeczywiście mocny film, bardzo. Nie dla każdego, bo jest koszmarnie brutalny i no, moja córka go nie zobaczy jeszcze przez 7 lat. Rzeczywiście. Scorsese. Kot się nazywał Scorsese. Pięknie. Piękna nazwa, akurat pasująca. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze się dzieje. Jakaś może scena po napisach. Może będzie chciał ktoś wyjść z telewizora, co? Nie, ale nie, właśnie film się skończył. Muszę przyznać, że było to dziwne doznanie. Zdecydowanie bardzo hardkorowe. Film nie dla każdego, bo jest rzeczywiście bardzo krwawy, bardzo brutalny. No, przeraża naprawdę. Kilka ciekawych zwrotów akcji i kilka rzeczy, których nie widziałem do tej pory. Więc czy polecam? Tak, polecam, ale nie jest to kino wybitne ze wszechmiar. Nie jest to mój ulubiony podgatunek horrorów. Zdecydowanie do tego filmu nie wrócę. Po dzisiejszym obejrzeniu pewnie jeszcze może słów kilka na temat tego, jak ten film powstawał, przy okazji odcinku, kiedy to, jak te filmy były tworzone, ciekawostki. No i oczywiście wiadomo, że będzie recenzja tego filmu na kanale. Dzisiaj zaraz na końcu pojawi się odnośnik, może sobie sprawdzić, jak wygląda moja ocena. Ale grubo było, naprawdę grubo było. A jak chcesz więcej filmów, które oglądałem, które skomentowałem, nie tylko horrorów, ale różnego rodzaju innych sci-fi, dramatów, i chyba nawet jakieś komedie się pojawiły, to dziś tutaj się pojawia. Możesz kliknąć, zobaczyć. A ja chyba muszę się napić dużego łyka herbaty.